W 2014 roku Komisja Europejska szacowała, że około 30-35% ciężarówek podlega manipulacjom. To oznacza, że co trzecia ciężarówka, którą mijamy na drodze, jest zmanipulowana. Każda manipulacja polega na tym, żeby pojazd się przemieszczał, a kierowca rejestrował na tachografie odpoczynek. Przykładowe manipulacje, jakie możemy wskazać, takie najczęściej popełniane w Polsce, są, idąc do tych najprostszych, to niewłożenie karty kierowcy do tachografu, czyli tak zwana jazda bez karty, używanie nielegalne kart innych kierowców, czyli rejestrowanie swojego czasu pracy na innych kartach kierowców. Bardzo często jest to karta brata, szefa, czy też innej osoby z danej firmy. Innymi manipulacjami, bardzo często stosowanymi, takimi najtańszymi dla samego kierowcy, jest tak zwany magnes, który zakłóca działanie impulsatora tachografu. Bardzo często inspekcje wykorzystują do walki z manipulacjami, do szukania tych manipulacji, wykorzystują oprogramowanie, na przykład oprogramowanie Tachoscan firmy Inelo. Już Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja BAG w Niemczech, czy też WOSA w Wielkiej Brytanii skutecznie wykrywa wiele manipulacji właśnie za pomocą błędów zarejestrowanych przez tachograf i za pomocą wskazówek, które są w tachografie i które wyświetla nasze oprogramowanie.